Przed nami dworzec Warszawa Stadion. To stąd zaczynamy naszą wycieczkę na Stadion Narodowy, aby obejrzeć freski Michała Anioła z Kaplicy Sykstyńskiej, które przyjechały tu do nas, do Warszawy. Zobaczymy, jak ta wystawa nam się będzie podobać. Wystawa reklamowana jest jako wystawa znajdująca się na terenach Stadionu Narodowego, ale nie jest ona dokładnie na Stadionie Narodowym. Jest ona na terenach dookoła stadionu, gdzie postanowiono duże namioty i to w tych namiotach można obejrzeć to, co stworzył Michał Anioł. Dla tych, którzy nie mogą wybrać się do Włoch, do Rzymu i tam kupić biletu do wejścia do prawdziwej Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie freski Michała Anioła można oglądać przez kilka minut tylko, wykupując bilet wstępu, tu możemy przyjść i zobaczyć zarówno stworzenie świata, stworzenie Adama i wszystkie inne wielkie freski, które towarzyszyły wielu konklawę i które do dzisiaj cieszą oko tych, którzy zechcą pojechać i zobaczyć je na miejscu. My tu w Warszawie mamy tę okazję zobaczyć ich bardzo wierne kopie. Tak wygląda wejście na wystawę. Już na tych dużych namiotach mamy fragmenty fresków przedstawionych później w kaplicy. Przed nami stworzenie słońca, księżyca i roślin. I chyba najpiękniejszy fragment, jaki stworzył Michał Anioł. Owe dwie dłonie, dłoń boską i dłoń Adama, które po stworzeniu Adama oddzielają się od siebie. Dłoń Adama zaczyna żyć, a dłoń Boża mówi: żyj. Ta dłoń Adama to jeszcze taka bezsilność. Zobaczymy, co będzie dalej. Przed nami stworzenie Adama. Oczywiście to reklamujące freski znajdujące się w kaplicy na ścianie namiotu. Przyjrzyjmy się obliczu Boga. Bóg już stary, już stworzył wielki świat i teraz zapragnął stworzyć jeszcze kogoś na obraz i podobieństwo swoje. I oto mamy. Mamy Adama, którego tym swoim palcem tchnął życie. A Adam? No Adam, jak widzimy, tak jak wszystkie postacie przedstawione przez Michała Anioła, pełne życia i emocji. Dla mnie ten Adam jest pełen niepewności, jakby lęku, jakby strachu, a właściwie smutku. Boże, dotknąłeś mnie i gdzie jesteś dalej? Dlaczego mam tu być sam? Reszta zobaczy, do zobaczenia wewnątrz. Przed nami wejście na teren wystawy. Informacja o sponsorach. I to tutaj można będzie zwiedzać. Zwiedzanie wystawy rozpoczynamy od pierwszej sali, w której umieszczone są informacje dotyczące Kaplicy Sykstyńskiej. Na planszach mamy ciekawostki dotyczące jej wybudowania, dotyczące kolejnych remontów, dotyczące fresków, które zostały umieszczone, a właściwie autorów fresków, które były później umieszczone w tejże kaplicy. To wszystko możemy sobie spokojnie przeczytać przy brzmieniu takiej uspokajającej muzyki. Oprócz informacji o freskach są poszerzone informacje dotyczące najsłynniejszego chyba twórcy fresków w kaplicy, czyli Michała Anioła, i informacje dotyczące dwóch jego najsłynniejszych rzeźb wraz z kopiami tych rzeźb. Przed nami Pieta wraz z informacjami o tym tam wcześniej na planszy, kiedy i jak powstała, oraz drugi najsłynniejszy, zdaje się chyba, najsłynniejsza rzeźba Michała Anioła, czyli Dawid. Te rzeźby oczywiście są zmniejszone, ale można podejść bardzo blisko, dostrzec bardzo wiele detali. Równocześnie w tej sali, na jednej ze ścian, wyświetlany jest film, z którego możemy dowiedzieć się, jak wyglądała ostatnia renowacja Kaplicy Sykstyńskiej, trwająca 10 lat, oraz jak powstały cyfrowe kopie wszystkich fresków tam znajdujących się i dzięki którym też powstała ta wystawa. To wszystko, powiedzmy, trwa około 10-15 minut, zanim przejdziemy do drugiej z sal. Jeszcze w tej pierwszej sali jest takie fajne siedzisko, gdzie możemy usiąść na wprost dłoni boskiej i pozwolić sobie zrobić zdjęcie z Bogiem, Ewą i nami, jako osobami stworzonymi.
W tej drugiej sali, tak jak wspomniałam, mamy wyświetlony film. W tym filmie mamy informacje dotyczące treści fresków. Film jest zrobiony nowoczesnymi technikami, takimi bardzo graficznymi. Po kolei przedstawiane są nam freski, lektor opowiada o postaciach, które się znajdują. To jest wprowadzenie dla tych, którzy nie znają. I wreszcie sala właściwa, w której na ścianach wyświetlane są freski w sposób bardzo dynamiczny. One nabierają kolorów, trochę się przemieszczają. Też głos w tle opowiada nam, co dane freski przedstawiają. Naprawdę warto wybrać się na tą wystawę. Każdy miłośnik sztuki, a szczególnie sztuki sakralnej, albo miłośnik Michała Anioła przeżyje tutaj ucztę dla oka. Zachęcam.